Cześć, ja jestem Zydi i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Rise and Shine. Kolejny i zarazem już prawdopodobnie ostatni. Pogadajmy tutaj z różowo-włosą dziewczyną, nazywa się ona Yoko. Patrząc teraz na to, jak ona tu wygląda, nie wydaje mi się, żeby to była dziewczyna z początku gry. Yo, wiedziałem, że jest to mój dzisiaj szczęśliwy dzień. Niech zgadnę, chcesz, żebym zagrał w jakąś dziwaczną minigierkę, żeby wygrać wspaniałą nagrodę? Więc czy naprawdę chcesz zagrać? Tak, tak, tak? Niech będzie, niech będzie. Powodzenia. Dzięki. Co tym razem? Strzały zwykłe i musimy strzałami kontrolowanymi strzelać w... przelatywać przez obręcze, tak? Tak, 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 tak. Nie wiem, co mam robić. Przeżyć! Survival! Okej, rozumiem. Zacznijmy od nowa. Dobra, teraz gdy rozumiem już, o co chodzi, mogę sobie na spokojnie zagrać od nowa. Więc musimy przetrwać przynajmniej 35 sekund. Tak, 35 sekund jest wymagane, żeby tą minigierkę zaliczyć. Aczkolwiek w osiągnięciach gry widziałem osiągnięcie za przeżycie przez sekund. Przez sekund 60. Tak mi się przynajmniej kojarzy, bo sprawdzałem to kilka dni temu. Więc 35 sekund, myślę, na luzie dam radę. Ej, to jest genialne. Bullet hell, no nie jest to poziom typowo aczkolwiek jest to mega fajna sprawa. 35 sekund przeżyte, dobijmy do 60. Tak jest przynajmniej plan. Świetne, to jest cudne. 48, 10 sekund zostało. Te pociski lecą chyba troszeczkę cały czas szybciej. Spoko, 5. Przeleć górą, przeleć górą. Jest 60. Czy to wystarczy? Nie wiem. Dobra, koniec. Dobra robota! Nagroda jest twoja, Czy ty jesteś na pewno dziewczyną? Ja mam czasami z takimi rzeczami problemy. Nie zdobyłem żadnego osiągnięcia, ale jest tutaj jakaś nagroda, kolejny pocisk. Ja wejdę teraz w osiągnięcie i zobaczę, jak to faktycznie wygląda. Aha, nie dostałem osiągnięcia, bo nakładka steamowa nie działa, więc no nie mam dostępu, żeby sprawdzić w ogóle osiągnięcia i nic takiego, więc po prostu będziemy grać dalej. Czy nie powinniśmy zadzwonić po kapitana i powiedzieć mu, że znaleźliśmy jego wtyczkę, której on potrzebuje, żebyśmy dotarli do RPG-owego miasta? No, powinniśmy, więc jasne. Mam tutaj opcję, żeby wrócić i pobawić się w minigierki, co jest spoko sprawą. Panie kapitanie, dobre wieści! Znaleźliśmy działającą wtyczkę zapłonową. Możesz przylecieć i nas zabrać. Dobra robota! Będę tu w sekundę. I Rise? Tak? Musisz po prostu wiedzieć, że walka twojego życia czeka w RPG-owym mieście. Kosmiczne granty nie dadzą ci nawet chwili wytchnienia. Więc przygotuj się. Jak ja kurczę mam się do czegoś takiego niby przygotować? No wszyscy chyba wiemy, że to ja jestem tym, który posiada szalone skillsy, ale do tej pory radziliśmy sobie całkiem nieźle, co nie? Przyznam ci w tym rację. Więc przylatuje po nas Dwayne. A my dostajemy się do RPG-owego miasteczka. Ostatniego miejsca, gdzie tak naprawdę no czeka nas już wielki finał. I tu jest ta dziewczynka z początku gry z jakiegoś powodu. Co ty tu robisz? Oszalałaś? To miejsce zaraz zamieni się w strefę wojny. Ona się nazywa Amy, okej. Oki, po prostu schowaj się w środku tej wieży zegarowej. Nasze życia spoczywają teraz w rękach przewodnika. No to do dzieła, Rise, nadchodzą. Nikogo nie widzę, ale przygotujmy się. Zacznijmy od granatów. Schowajmy się za ścianą. I już tutaj... o. Czy kurczaki chcą mnie zabić? Nie? Okej. Widzę tam wybuchającą beczkę. Ten zegar się zacina. Dobra, czekam, aż ktokolwiek się pojawi. Jak na razie spokój, cisza. Ale nadchodzą. Dobra, zaczynamy. Granat wysadzony. Pięknie. Dwóch pierwszych przeciwników załatwione. Czy będąc schowanym ze ścianą jestem bezpieczny, tylko to robi tutaj takie fale uderzeniowe i ja to muszę koniecznie zabić. Dobra, rozumiem. Dobra, zaczynamy od granatów. Taki granat rzucamy tam daleko. Coś takiego, jeden rozwalony. Wyłączaj granaty. Rozwal tego gościa szybko, zanim do ciebie podleci. Rozwal bombę zlatującą z góry. Teraz tych wszystkich gości powoli, pojedynczo. Przeskocz nad pociskami. Spoko, spoko. To na górze z bombami raczej mi do niczego nie przeszkadza i nie żyje. Ich jeszcze więcej leci. Dobra, zaczynamy od granata tutaj. Rzucę go normalnie po ziemi, żeby się tam dobrze odbił. Idealnie to wyszło. Rzucę drugiego. Pięknie, normalne pociski, bo teraz zacznie się dziać chore rzeczy z góry. Rozwalać was wszystkich. Cały magazynek wypuszczam. Spokojnie, spokojnie, żyję cały czas.
podlatuje kolejna fala wrogów. Najważniejsze się skupić i unikać pocisków przeciwnika, tak? Reszta na luzie, znaczy unikać, no samemu rozstrzeliwywać pociski przeciwnika. Nie wiem, co zabiło tego dużego. Nie mam pojęcia, niechcący go zabiłem. Cieszę się z tego powodu. Nowy rodzaj przeciwnika. Chyba takiego jeszcze nie widzieliśmy, nie jestem pewny. Na razie spokój. Muszę rozwalić tego, co chroni pozostałych. Da się go rozwalić? Ja strzelam. Okej, okay. Trzeba było naprawdę dużo mocno mu przywalić. Lecą powolnie po ziemi. Oni jak nas dotkną, jak zdążą podlecieć, to jest po nas. Muszę się schować pod tym, dobra, mamy to. Leci kolejny. Nie wiem, czy normalne pociski to dobry pomysł na niego. Prawdopodobnie nie. Ale póki na razie działa, to będę tak robić. Postarajmy się to po prostu przeskoczyć. Doskoczyć do przeciwnika, jest. Na tych gości trzeba prądem. O tym zapomniałem troszeczkę, ponieważ prąd potrafi zniszczyć im tarczę po prostu. Ci mali, nienawidzę ich po prostu, oni są najgorsi tutaj. Ja postaram się podbiec, zabić tego gościa z tarczą. Bo on, jak tylko tarczę się rozwali, to oczywiście ginie na jedno uderzenie i nie udało się. Już myślę, to był koniec. Dobra, zaczyna się druga faza. Musimy rozwalać te robociki. One padają bardzo szybko, więc to nie jest żaden problem praktycznie, co tutaj się dzieje. Ten gość na górze też chyba nic nie robi. Rozwalmy bombę. I na to jakiś sposób. Pewnie jest jakiś sposób łatwiejszy, na pewno jest jakiś sposób łatwiejszy. Ale na razie to robię w sposób, który po prostu znam i wiem, że jest bardzo, bardzo prosty. Więc nie ma powodu, myślę, żeby nie wykorzystywać sposobu, który mam pewność, że na luzie zadziała. Pod tym wystarczy się schować, tak? Udało się, ledwo. Jeszcze jakiś, no, lecący, nie wiem, jak to się nazywa? Poduszkowiec? Nie. No, takie latające coś leciało. Zeppelin. To ma jakąś na pewno polską nazwę, której nie pamiętam po prostu. Ale to był Zeppelin i przeleciał, i ja żyję. I to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Rozwalmy tego gościa jednym strzałem. I teraz na tych. Zwyczajne pociski. Może wybuchy to jest dobry pomysł, ale wiem, że coś takiego zadziała. Więc czemu by po prostu nie postrzelać sobie trochę? Jeden rozwalony, drugi rozwalony. Obawiam się, że zaraz z prawej strony coś wyjdzie. Więc ja jednak chciałbym nie stać tak bardzo, no, blisko prawej strony ekranu. Jeszcze jeden pocisk i gość będzie leżał. O, może nie jeden. Ja zaraz będę... Nie no, te jego pociski zabierają mi naprawdę mało zdrowia. Jasne, można go pewnie innym atakiem zabić na jedno uderzenie. Ale... Fuck, nie trafiłem. Zdążyłem. Ale nie było to konieczne. Tyle. Tak? No wszystko ucichło. Amy siedzi schowana. Chodźmy dalej. Spoko. Bardzo przyjemne. Było to wymagające, było to przyjemne, było to bardzo, bardzo fajne. Więc jest wiatrak, się kręci spokojnie i jest boss. Jest tatuś. Cześć, tato. Co tam u ciebie? Jak dzień mija? Czemu chcesz mnie właśnie zabić? Ha? Jestem ojciec i chcę zabić swojego syna, bo jestem złym, wielkim bohaterem gry. Prawdopodobnie pochodzę z Rosji. No to tutaj jesteśmy, spotykamy się, synu. No, cześć, tato. Dobra, muszę rozwalać ci pociski. Spoko, nie ma problemu. Spróbujmy przełączyć się na strzały elektryczne. Mam wrażenie, że działają lepiej. Tak, musimy unikać jego rąsi. Spoko. Dobra, strzelamy po prostu prądem. Fajnie, że nie obrywałeś nic. Prąd mu zadaje duże obrażenia. Ładnie. 4 takie serie. I gość nie żyje. Toczy minę po ziemi. Ale minę trudnym nic nie jest. Muszę roz... To go leczy? Nie, nie leczy go to. Po prostu jest to chyba jakaś ochrona dla niego, nie wiem. Ale pierwszy pasek zdrowia. Zniszczony. Muszę... dobra, pocisk kontrolowany. I muszę to tam wrzucić. Mam nadzieję, że mam na to dużo czasu. Spoko. Nic trudnego. Cześć, tato, co tam robisz? Nie mogę w ciebie teraz strzelać. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Granat wrzucić gdzieś? Do środka mu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę spróbować granat mu wrzucić taki normalny? Jakoś górą to przerzucić? Nie, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No, jeszcze raz. Ja spróbuję po prostu ominąć go jakoś. Nie, nie mogę tego ominąć. Okej,
trzeba było go po prostu strzelić granatem, górą przerzucić. Fajne, fajne. Troszeczkę nie załapałem, bo no nie było to coś oczywistego, że trzeba nad całym tym robotem przestrzelić, tak? Nie było to ani oczywiste, ani łatwe, ale udało się. I spoko. Rąsia, od rąsia trzeba oczywiście uciekać. Nie wiem, czy rąsie też dostają obrażenia. Za dużo was, za dużo was. Spoko, mamy to. Rozwalony po raz drugi. Pojawił się mały robocik. To nie jest dobry sposób na niego. Prawdopodobnie trzeba go rozwalić granatem. Ale już teraz takiego granatu wyciągać nie będę. Szybko, pocisk kontrolowany. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę, zanim się z powrotem obudzi. Ah, fuck, jeszcze raz. Nie wiem, czy muzyka, która przyspiesza, coś sugeruje, ale rozwalony. Teraz wyciągam granat zwyczajny i górą próbuję mu tam to wrzucić. Prawie. Przeładuj sobie na szybko. Mniej więcej tak. Leci. Idealnie. Faza trzecia więc przed nami. Zaczynam od razu strzelając. Od razu mu tu życie schodzi. Nice. Leci mina, możemy ją sobie na luzie jednym pociskiem rozwalić. Nawet drugą niechcący rozwaliłem przy tym. Trzecia nie wiem w ogóle czemu zginęła. Lecą rakiety. Na luzie. Jest ich coraz więcej. Mam wrażenie, że dużo więcej niż poprzednim razem. Dużo więcej wszystkiego. Dobra. Byle rozwalić bossa. Fuck, rąź się teraz. Byle boss stracił całe zdrowie. Nie. Uciekaj teraz. Rozwal to. Dobra, żyje. Boss teraz będzie nie żył. Boss będzie martwy. Boss jest martwy. Muszę rozwalić te pociski wszystkie, które we mnie lecą. Lecą. Rozstrzelaj. Nie, tak blisko byłem. Spróbujmy teraz tego małego. Oj, mina leci. Małego. Trzeba minę rozwalić. Minę rozwalić normalnie. Mały musi zginąć. Fuck. Zaraz zginę. Żyję. Rozwal małego granatem po prostu. Da się to zrobić. Teraz kontrolowany pocisk. Wrzucamy. Mam nadzieję, że zdążę. Raz. Dwa. Strzelony. Teraz granat. Górą na luzie możemy wrzucić mu. Jest chyba za daleko. Nie, idealnie. Dobra. Trzecia faza znowu przed nami. Tu już się dzieje naprawdę dużo wszystkiego. Najgorsze są rakiety. Rąsia jest spoko. Nawet dwie. Można tego na luzie unikać i przy okazji właśnie strzelać cały czas. Jest to spoko sprawa. No trzeba cały czas refleks mieć jakiś, ale da się to zrobić jak najbardziej. Najgorsze jest to, jak mały robocik przelatuje po nas. Rozwal to jedno. Przeskocz to jakoś. Dobra. Mały robocik i rakiety w połączeniu. Bardzo zła kombinacja. Uciekaj. Rakiety w siebie. Tak nie trafią. Trafiła rakieta. Nie żyje. Znowu blisko było. Okej, pierwsze dwie fazy zrobiłem teraz idealnie. Przygotujmy się na trzecią. Gdy strzelamy tutaj w tą głowę jego, jakby tego robota, zadajemy bardzo duże obrażenia. To jest coś o czym trzeba pamiętać. Miny są fajne, bo są bardzo łatwe do uniknięcia. Tylko byle zdążyć przeładować, spoko. Rąsia też jest bardzo przyjemna. Gdy już są dwie, to nie jest tak łatwo. Ale też jest porządnie. Rozwalony? Prawie. Jeszcze raz, strzelić z niego. Mamy to. Dobra, wyciągam granat, żeby rozwalić małego gościa. Udało się? Tak. Pocisk sterowany, wypuszczamy. Tych przeszkód jest dużo, ale sterowanie tym pociskiem jest świetne, tylko że pierwszy raz tego nie trafiłem. Raz, poczekajmy dużo. Lata to bardzo szybko, zaraz się gość obudzi. Muszę teraz to trafić. Lecisz. Mamy to, dobra. Wyrzucamy granat, gość już żadnej ochrony nie ma. Odbiło się i trafiony. Dobrze trafiony? Czy coś jeszcze będzie? Tato leciał, robot wybucha. Chodźmy do taty przytulić go, bo przeżył. Cześć tato. Tato, co? Rajus, hehehe. Nie spodziewałem się, że zostanę pokonany przez mojego 10-letniego syna. Shine jest naprawdę cudowną rzeczą. Ale co ty robisz w tym statku, tato? Co się dzieje? Rajus, musisz zrozumieć. Głównym kapitanem kosmicznych sił Grantów jestem ja. Ty co? Jak to w ogóle jest możliwe? Synu, wiem, że jest to szokujące, ale to prawda. Byłem wychowany tutaj, ale urodziłem się na planecie Next Genu. Granty wiedziały, że byłem perfekcyjnie genetycznie przystosowany, żeby nimi dowodzić i podbijać cały wszechświat. To było moje przeznaczenie, synu. Next Gen zadecydował i Next Gen dostaje to, czego pragnie. Groziemia zawsze była zbyt potężna, zbyt niezależna, zbyt
prowokująca. Więc Next Gen potrzebował kogoś, żeby zinfiltrować ich ludzi, dowiedzieć się o ich słabościach, stać się jednym z nich. Czy ty oszalałeś, Cole? Jesteś jednym z naszych najlepszych żołnierzy. Razem walczyliśmy w wojnie złych gier w latach 80. Powiedziałem, że potrzebuję zostać obywatelem Groziemi i zostałem. Ale to nie oznacza, że nie kocham swojej rodziny. Próbowałem utrzymać siebie i twoją matkę bezpiecznych, Ryze. Nie wiedziałem, że ty byłeś... Tato, myśleliśmy, że byłeś gdzieś walcząc za nas, dla nas. Walcząc za Groziemię. Jak zawsze to robiłeś. Ja tu umierałem i się odradzałem w kółko i w kółko, próbując uratować to, co zostało z naszej planety. Aby teraz się dowiedzieć, że ty byłeś za tym wszystkim? Myślisz, że ja chcę shine? Moc odradzania? Odpowiedzialność? Naprawdę chciałbym oddać tobie to wszystko i już z tym skończyć. Zniszcz cokolwiek tylko pragniesz. Ja już się zmęczyłem tym wysadzaniem wszystkiego na małe kawałeczki. Nie wiedziałem, że to ty byłeś nosicielem shine aż do bardzo niedawna, ale Next Gen zawsze będzie moim priorytetem. Zrobiłem, co musiałem. I udało mi się też nauczyć czegoś o waszej dwójce. Nie ma powodu, aby zabijać coś, co może być powstrzymane. Ej, ej, ej! Tato! No ja nie mogę się ruszyć! Ten unieruchamiający promień utrzyma was tutaj do momentu, aż moje statki zabiorą was oboje do bazy matki, do głównej bazy. Wtedy zostaniecie wrzuceni do cel, a my wyrzucimy klucze do przestrzeni kosmicznej. Nie mam pojęcia, dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej. Tato, proszę. Wszystko będzie w porządku, synu. Mając ciebie i Shine w areszcie, nic nie będzie mogło zatrzymać kosmicznych grantów. Wojna będzie niedługo zakończona. Baza? Wypromieniujcie mnie stąd. Przygotujcie sanitariuszy na moje przybycie. No to ten, stało się oficjalnym, że mamy przerąbane. No, przyleciał laser go zabrać, a my zostaliśmy... No i czekamy na pomoc, przyleci Amy i nas uratuje. I my naciśniemy przycisk i świat będzie uratowany. Mogę się ruszyć! No tak, Shine cały czas tutaj się trzyma. I ja mogę nią sterować. I się zabiłem. Chyba nie o to chodziło. O to chodziło, no tak! Możemy się odradzać przecież. To był pierwszy raz, kiedy musiałem zastrzelić swojego nosiciela. A chciałem to zrobić od dłuższego czasu. No genialne, tak? Świetny motyw. Po raz drugi musimy właśnie się zabić, żeby przeżyć. Ale co tu mamy? Ogród, gdzie wszystko jest coraz bardziej rozpikselizowane. I dostajemy się do jakiegoś... czegoś, ciężko poznać to. Nie mogę uwierzyć, że udało nam się dostać do świątyni Odysei. O hej, zobaczmy, czy uda nam się dostać do środka. Wygląda na to, że pasujesz idealnie tutaj. Miejmy nadzieję, ale od dłuższego czasu nie byłem na siłce. Wszystko poza tym miejscem jest totalnie zniszczone. W jaki sposób to miejsce zostało niedotknięte? Świątynia Odysei była jednym z pierwszych budynków, jakie pojawiły się na Groziemi. Jest tak stara, że fizyka w grach nie była jeszcze wymyślona. Dlatego cały czas tu stoi i nic nie może tego zniszczyć. Wow. Więc to jest to. Na tym komputerze odpalona jest czystość. Silnik, na którym działa Groziemia. Jedyne, co musimy zrobić, to wyłączyć wszystkich przeciwników w tym silniku i wojna będzie zakończona. No mamy tutaj klawiaturę i myszkę bezprzewodowe, więc miejmy nadzieję, że baterie się nie wyczerpały przez cały ten czas, kiedy jest to włączone. Ale jeśli wyłączę wszystkich przeciwników w silniku, mój ojciec też zniknie. Nie mogę tego zrobić. Wybacz, dzieciaku. Nikt się nie spodziewał, że twój ojciec to kapitan kosmicznych grantów. Ja naprawdę nie mogę tego zrobić. Po tym wszystkim, co zrobił, wiem, że mój ojciec to frajer straszny i zasługuje na to wszystko, ale to cały czas jest mój tato, no. Jak mógłbym go zniknąć? Dzieciaku? Ej, Shine! Ej, Shine! Co ci się stało? Trochę ten... Ja się już nie będę mógł respawnować, odradzać. Shine nie będzie... nic. Co? Ale kto strzelił? No nie Amy chyba. Ryze? Odsuń się od tego komputera, teraz! Jesteś moim synem i kocham cię, ale zastrzelę cię, jeśli będę musiał. Nie ma więcej odrodzeń, Ryze. Jesteś wolny od Shine na zawsze. Bez bólu, bez odpowiedzialności. Możemy iść i się spotkać z twoją matką razem. Po prostu odejdź od komputera. Ryze? Nie zrobi tego. Ryze, nie! Nie rób tego, synu!
Napisy? O, jakie... Dobra, możemy włączyć znajdźki. Nice. Możemy zebrać znajdźkę. Możemy wyłączyć tło, wyłączyć sprzeciw. Nie, zrobiłem to, nie chciałem tego robić. Ja tak sobie kliknąłem, tylko tato, wybacz, nie żyjesz właśnie. Nie macie. Nie chciałem, niechcący to zrobiłem. Przepraszam tato, niechcący ciebie zniknąłem, unicestwiłem z całego wszechświata. Nie r... No to ten... Sobie poklikałem... Bzium... Więc... Chyba wygraliśmy. Tato mógł mnie zastrzelić, tu w tym miejscu, gdyby mnie... Ja... I nie chciałem, żeby to wszystko tak się skończyło. Czy to... Dodatkowe życie? Tu się kończy to wszystko. Okej, więc to był Rise and Shine. Pytanie w sumie, dla kogo my daliśmy to dodatkowe życie? Dla Shine? Czy dla taty? Myślę, że dla taty, ale może dla Shine. Bo tato chciał nas zabić, a Shine nam pomagała przez całą drogę, mówiąc, jacy jesteśmy słabi. Ciekawe. Nie wiem, ogólnie recenzje ta gra zbierała bardzo słabe i tak naprawdę po nagraniu pierwszego odcinka obejrzałem recenzję chociażby u Nitka i tak mówił, że ta gra to tak nie warto zagrać. W recenzjach tak samo ktoś mówił, że gra jest tak trudna, że nie da się jej przejść. Gra nie jest trudna, gra jest wymagająca, ale najwięcej co zginąłem w jednym miejscu to 4 razy, może 5 razy na jednym miejscu, na jednej przeszkodzie. To nie jest dużo. Gra była wymagająca, satysfakcjonująca, ale przy tym fair, przy tym bardzo przyjemna, przy tym miała świetną grafikę, świetną muzykę. Czy jeśli chodzi o historię, no to ta historia nie była jakaś niesamowita. Była przyjemną otoczką tego wszystkiego, całej gry. Jeśli chodzi o motyw tego, że jesteśmy na Groziemi i tych nawiązań wszystkich, to niektóre miałem wrażenie, że były troszeczkę przesadzone, ale to dodatkowe życie na końcu, to zedytowanie, że wyłączamy wrogów, motyw, że możemy się zabić i potem się odrodzimy. Było dużo takich smaczków, które były genialne, mega fajnie przemyślane. I poza tam, nie wiem, Snake'iem, który szedł z pudełkiem, które było takie, no, czy trochę nie przesadzacie, to 90% tych nawiązań, pomysłów było świetne. Gra była krótka, tak, ale ani przez sekundę nie była nudna. Cały czas coś nowego, było coś nowego, bawiła się gra tymi wszystkimi mechanikami, walki z bossami były fajne, konieczność ciągłego żonglowania tymi umiejętnościami, tak, czy kontrolowane pociski, czy wybuchowe pociski, czy zwykłe pociski, czy elektryczne pociski, manipulowanie tym wszystkim, zmienianie, ciągła walka, unikanie pocisków, no, bawiłem się naprawdę genialnie. Gra była wymagająca, ale przy tym fair, co też jest świetną rzeczą, no moim zdaniem gra była świetna po prostu. Nie jest to może gra perfekcyjna, gra, ale jakbym miał dać ocenę, no, typową cyferkową, to jak najbardziej takie 9 na 10, myślę, zasłużone, bo jest to świetna gra, no. Tak to podkreślam, bo widziałem po prostu dużo opinii o tej grze, że jest po prostu ona bardzo słaba i absolutnie się z tym nie zgadzam. No i nie wiem, można szukać wad, ale co jest najważniejsze w graniu w gry? Żeby grało się fajnie. I w tą grę grało się po prostu bardzo, bardzo fajnie. Może kiedyś pojawi się jakiś speedrun z tej gry w moim wykonaniu, może kiedyś pojawi się odcinek z Aż do Zgonów właśnie z tą grą, zobaczymy. Ale tu się z wami żegnam, naprawdę, świetna gierka. Mam nadzieję, że więcej takich dobrych gier będzie wychodzić. Widzimy się właśnie w kolejnych seriach i cześć!